Cześć, jestem Przemek Buzaman, jestem twórcą płyty Sztuki Audiowizualne oraz Kropka Nice Guy i zapraszam na rozmowę z mną u Tomka Ochoty. W ogóle mnie pasjonuje to w beatboxie. No. Już za dzieciaka, bo tam w talent show najpierw to była taka fala, ale zastanawiam się, czy są jakieś takie proste triki, żeby jakąś podstawę załapać szybko i nie pluć. Bo ja tak miałam, że jak zaczynałem sobie jakieś takie dźwięki, to wiesz, ta ślina wychodziła. Nie da się nie pluć. Jakby to jest podstawowa rzecz, jeżeli chodzi o beatbox. Kurde, nie ma takich trików. Autentycznie nie ma takich trików. Jakby, ale też z drugiej strony, jak spojrzysz, wiesz, na takich 100% wokalistów, to tam też jakby, wiesz, czegoś ten pop filtr jest na tych mikrofonach, no tak. Więc nie ma absolutnie takich. A jakieś takie proste ćwiczenie, basicowe, wiesz, taka podstawa beatboxu, którą byś mógł teraz mnie nauczyć. Podstawa podstawy? Tak. Jakby w beatboxie masz trzy podstawowe dźwięki, czyli stopa, werbel, hi-hat. Tak jak masz perkusy, czyli masz, to jest stopa, to jest hi-hat, zaraz do tego dojdziemy. Natomiast werbel to jest, idąc bardzo po kolei, podstawą stopy jest spółgłoska, samogłoska? Spółgłoska by. Czyli jak powiesz by, a potem zwiększysz napięcie mięśni ust, to masz takie by. 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 Tada. Ja jak to robię, to się boję, że wiesz, teraz będzie... Ale to wiesz, to aż tak nie działa. Natomiast jakby... Nie. A drugim dźwiękiem, najprostszym ever, jest hi-hat, dlatego że to jest po prostu i tyle. Tak. Natomiast werbel to jest najprościej rzecz ujmując, jest to technicznie K wypowiadany na wdechu, ale jeżeli chodzi o taką podstawę beatboxu, to zawsze jak ja komuś tłumaczę beatbox, na przykład na warsztatach, to tłumaczę, że trzeba po prostu powiedzieć najmocniej, jak się da. I wtedy masz pu, ty, ka, ty, pu, ty, ka. Jakby to wszystko składa się, wszystkie te perkusyjne dźwięki w beatboxie składają się ze spółgłosek. Tak jak masz werbel typu to jest po prostu py plus fy, coś tam jeszcze. I jakby to wszystko to jest zbiór wybuchowych spółgłosek. Ciężko jest to ze sobą połączyć, bo ja mam czasami wrażenie, jak słuchałem nawet twoich występów, to, że łączysz ze sobą kilka dźwięków naraz i mnie to po prostu takie, mam wow wtedy. Wiesz co, wydaje mi się, że tak, dlatego że, żeby dojść do jakiejś formy, gdzie faktycznie składa się to w jednolitą muzyczną całość i gdzie to jeszcze ma fajne brzmienie, to wymaga to jednak trochę praktyki po prostu. Także odpowiedź brzmi tak, ale z drugiej strony wydaje mi się, że to jest tak jak ze wszystkim. Czyli tak musisz ćwiczyć i tak tego nie unikniesz. Natomiast jakby praca jakby z czasem przynosi efekt. Z drugiej strony ja jestem trochę, jak to się ładnie mówi po angielsku, biased. Dlatego, że jak na przykład patrzę na młodsze pokolenie beatboxerów, to oni przez to, że mają dostęp do wiedzy na każdym możliwym kroku, czy to na YouTubie, czy na TikToku, czy gdziekolwiek indziej, to im dojść do tego samego poziomu, co ja, zajęło, myślę, na przykład 10 razy mniej czasu ostatecznie, bo jak mi coś zajęło kilkanaście lat do tego, że przez pierwsze kilka lat nie było takiego dostępu do wiedzy i było 4 tutoriale na YouTube na krzyż, tak oni, jakby to jest generacja, ja mam już i generację 15-20 boxerów, którzy weszli, już to mieli, gdzie jest zbudowana społeczność i jest dostęp do wiedzy. Ale jeśli beatbox teraz obecnie, to jest nadal wielka pasja, czy zachłysnąłeś się trochę innymi rzeczami i chcesz próbować trochę też kombinować z tym? Kurczę, mi się już nie chce bić, mi się już nie chce jeździć na zawody. Niemniej jednak fajnie mi się tę scenę bitewną, konkursową obserwuję i kibicuję. Tam wielu moich znajomych dalej startuje w różnych zawodach. Natomiast żebym miał jechać, przygotowywać się na przykład na Mistrzostwa Polski, to po prostu po ludzku mi się nie chce. Niemniej jednak z beatboxu nie rezygnuję. I dalej jest to część składowa moich utworów. Nie jest to najważniejsza część utworów ostatecznie, ale dalej znajduję się w tych utworach to po pierwsze, a po drugie grając live też gram z beatboxem na żywo. Także to nie jest tak, że ja od niego uciekłem, tylko stwierdziłem, że w tej pandemicznej rzeczywistości, która nastała, jak ja mogę ten beatbox wykorzystać w inny sposób i
Kurczę, spodobało mi się. No właśnie, bo powiedziałeś, że nie chce ci się już bić. I można ci trochę zaliczyć do takich artystów po-covidowych. Bo jest taka fala artystów, którzy podczas COVID-u zaczęli tworzyć. No i teraz to całe doświadczenie, te wszystkie festiwale, konkursy przekładasz na swoją muzykę, która już wyszła dwukrotnie tak, na albumach. Zgadza się. Zresztą ja będę to chyba powtarzał do końca świata jeden dzień dłużej, że jak przyszła pandemia, to ja pamiętam chyba w kwietniu 2020 roku, ja zacząłem mieć autentycznie paniczne myśli, że ja już nie wrócę na scenę. Że w ogóle ten stan bezkoncertowy to już jest coś, co zostanie z nami na zawsze. I ja w tym samym czasie zacząłem uczyć się produkcji muzyki i zacząłem się zastanawiać, okej, dobra, no to nie będę rezygnował z muzyki, a z drugiej strony beatbox jest formą stricte performatywną, jak ja to mówię. I zastanawiałem się właśnie, dobra, to co zrobić? Nagrywać solowe filmiki beatboxowe na YouTube'a? Nie do końca to do mnie przemawiało, więc jak miałem podstawę sztuk audiowizualnej wyprodukowaną, to zacząłem dokładać do niej beatbox i z tym eksperymentować z brzmieniem. Fast forward do tego momentu, są dwie płyty na końcu. I faktycznie jestem po-covidowym artystą, który zaczął znacznie wcześniej, bo mam ze sobą kilkanaście lat stażu muzycznego na dobrą sprawę. Natomiast pod kątem takim stricte wydawniczym, to tak, to jestem artystą po-covidowym. Tak, no właśnie. Były sztuki, jest teraz kropka Nice Guy. Mam dla ciebie zadanie. Gdybyś musiał wybrać jeden album i argumentować, dlaczego on jest lepszy od drugiego i dlaczego. Ale swój? Tak. To będzie to kropka Nice Guy, dlatego że jest lepszy brzmieniowo, jest lepiej wyprodukowany, a pomimo tego, że ja nie jestem artystą koncepcyjnym, to jest spójniejsze na pewno w aspektach brzmieniowo-produkcyjnych. Jest dojrzalszy. W tym sensie, że kilka osób już powiedziało mi z grona moich znajomych, że kropka Nice Guy trochę ciężej się słucha. Ja mówię, no bo to jest cięższy materiał. Jakby to jest materiał, który powstał w takiej skrajnej niepewności czasów, w których żyjemy. No bo ostatecznie jakby mamy za oknem recesję, a za miedzą mamy wojnę. I to bardzo słychać na tej płycie. Zresztą też artyści, którzy dograli swoje zwrotki, też dali temu upust, mam wrażenie, zwłaszcza Krapka z duetu Krapka Koma, która pochodzi z Ukrainy i ona mieszka dalej we Lwowie, więc oni mają oni mają przejebane. Jakby Ira miała sposobność wyrazić się na tej płycie i całą tę frustrację spowodowaną sytuacją wojenną z Rosją. Miała opcję po prostu wyrazić to na tej płycie, także dlatego uważam, że Nice Guy jest lepsze, bo ma ze sobą więcej wartości, a przy sztukach audiowizualnych słychać bardzo dużo tych takich bardzo pierwszych kroków, eksperymentów. Nawet jak porównuję sobie teraz mix i master samego beatboxu, to o ile na kropka Nice Guy nie do końca słychać, że to jest beatbox, tak jeszcze przy pierwszej płycie słychać, że coś, co perkusuje, jest trochę co innego. Przy kropka Nice Guy jednak starałem się, żeby wykręcić to brzmienie najbardziej syntetyczne, jak się da, jednocześnie pozostając w tej organicznej sferze. I dlatego bym powiedział, że kropka Nice Guy jest lepszym materiałem. Ja się zgadzam, dlatego że no, słuchaj, że jest mocniejszym materiałem i tam, gdzie jest lżejszy, tak bym sobie posłuchał dla chillu. Tak, dokładnie. Dokładnie. Ja na przykład ja bardzo lubię grać te sztuki audiowizualne. Lubię sobie do nich wracać. Zresztą jak słucham tego materiału co jakiś czas, to wracają do mnie te same emocje, które czułem przy pierwszym odsłuchu, przy pracy, więc jakby to jest materiał bardzo spójny ze mną. Natomiast to jest dokładnie taka płyta, żeby posłuchać do takiego totalnego chillu, może nawet latem gdzieś w aucie i to jest super. Natomiast kropka Nice Guy zdecydowanie nie. To nie jest album, który słuchasz na chillu, raczej jeżeli już w aucie, to przejażdżką nocą przez miasto. I trochę zabawne jest to, że mamy kolorową okładkę, która jest bardzo ładna. Mamy Nice Guy, a teksty to nie są za bardzo miłe na tym albumie. To prawda, ale jeżeli chodzi o ten plot twist okładkowy, to na to wpadła Martyna Aleksandrowicz, którą można znaleźć na Instagramie jako niuniaddl. I jak jej przedstawiłem koncept albumu i to wszystko, to ona właśnie wpadła na to, że słuchaj, to zróbmy bardzo kolorową okładkę, a dopiero jak się otworzy płyta, to będzie
czuć ten mrok. I jak ona mi pokazała to już na projekcie, to ja się po prostu zakochałem w tym, bo skumała, o co w tym wszystkim jakby chodzi, że właśnie tytuł miał być totalnie przewrotny, miał być też takim właśnie nawiązaniem też do samego mnie, natomiast właśnie chodziło o to, żeby na płycie per se trochę za przeproszeniem wyżygać jakby mrok i negatywne emocje, które gdzieś we mnie siedzą i siedziały w tamtym czasie. No i też nawiązanie trochę do twojego duetu, który tworzyłeś, Nice Guys. Nice Guys dalej istnieją. I trochę wracając do poprzedniego pytania, jeżeli chodzi właśnie o bicie, że to jednak wrócę na tę scenę właśnie z Michałem jako Nice Guys na Mistrzostwa Świata w przyszłym roku. I chyba to będzie takie trochę nasze małe pożegnanie, dlatego że Michał jako chłucz teraz produkuje bardzo dużo muzyki, produkuje techno i robi przekapitalne kawałki. Zresztą wydaje mi się, że teraz jest w jakiejś wytwórni, także on też skręcił w trochę inną stronę w tej pandemicznej rzeczywistości. Natomiast tak, to jest też nawiązanie do tego duetu, dlatego że w momencie, kiedy powstała Nice Guys, to na Instagramie zmieniłem właśnie na muzamon.niceguy i zostało. Stwierdziłem, że kurde, fajnie by to kiedyś było użyć na płycie i trafiła się ku temu okazja. No i jest, a jak to było z tymi duetami? Najpierw powstawała muzyka, czy najpierw powstawały teksty i do tekstów ty tworzyłeś muzykę? Wiesz co, ja chyba trochę działam na zasadzie, że jednak najpierw tworzy się muzyka. Nie jest jeszcze w takiej w 100% obrobionej formie, jest jeszcze przed miksem i masterem, jest jeszcze dużo rzeczy, które się zmieniają aranżacyjnie. Natomiast ja wysyłałem muzykę do artystów, z którymi chciałem współpracować i to było bardzo proste na zasadzie, podoba się czy się nie podoba? Podoba się. A jak się nie podoba, to się nie podoba. I ja dostawałem też pytania, ale co masz się na tym znaleźć? I przy pierwszej płycie, i przy drugiej mówiłem, co chcecie? Jakby dla mnie cokolwiek nagracie, póki to nie będzie sprzeczne z jakimś moim systemem wartości, to jest totalnie okej. I wydaje mi się, że dlatego te wszystkie kawałki powstały bardzo naturalnie, bardzo sprawnie, bo ja nigdy nie lubię, jak na przykład słyszę o producentach, że mają jakąś taką, kurde, strasznie ciężką wizję do tego, żeby zrealizować projekt i potem słyszę, że kawałki są długo nagrywane, a tutaj tutaj jednak wszystkie numery powstały bardzo, bardzo sprawnie. Artyści też mieli jakby konkretny deadline, to jakby była jedyna informacja z mojej strony, że słuchajcie... Lubisz deadline? To tak, to musi być do tego terminu, koniec, kropka. I udało się to zamknąć, ale ostatecznie jakby nie było żadnych sesji, nie było żadnych ciężkich rozmów, nie było żadnego stresu, też mam wrażenie. A jeżeli był stres jakby ze strony artystów, to przepraszam. Tak miało nie być zdecydowane. Ale odpowiedziałeś już na moje jedno pytanie, bo przed wywiadem rozmawialiśmy na temat najczęstszego pytania, czyli dlaczego dajesz tym artystom taką swobodę w działaniach. No. Ale zastanawiam się, czy w takim razie trochę nie czujesz, że ten album nie jest jakby sygnowany w 100% twoim pseudonimem artystycznym. Kurczę, wydaje mi się, że jakby może inaczej. Zdecydowanie nie wychodzę z założenia, że jestem kimkolwiek, żeby mówić komukolwiek, co ma robić ze swoją twórczością. I trochę też tego oczekuję w drugą stronę, mam wrażenie, żeby być po prostu fair wobec siebie i świata. Natomiast nie miałem takiego poczucia, dlatego że treści, które znalazły się na tym albumie, są zgodne jakby z tym, co czuję. To jest jakby pierwsza rzecz. Natomiast tak idąc bardzo, bardzo po kolei, tak jak powstało Odliczam, razem z Vero, to ten instrumental miał bardzo ciężki charakter od samego początku. Ja zresztą znałem twórczość Vero i ja bardzo chciałem, żeby ona zmierzyła się właśnie z ciężkim utworem, też trochę poznając ją personalnie. No i ona jakby nadała kolejne życie jakby samej muzyce w tym wypadku, jeżeli chodzi o numer Zalicio Soxy, znany jako Artificialist, czyli The World is a Weird Place to Live, to tak nazywał się w ogóle instrumental. I wydaje mi się, że ona też to potraktowała trochę jak taki drogowskaz i spoko. Jakby wzięła ten tytuł i zrobiła z niego tekst, także tutaj też nie miałem tego poczucia. Jeżeli chodzi o numer z Krapką, i gdzie usłyszymy tekst Kati Stelmaszczyk, to ja powiedziałem Irze wprost, że jakby ja rozumiem, że jest wojna, chcesz nagrać protest song, I don't mind, jakby śmiało. Natomiast Bricksona Fiska znałem wcześniej i
jakby tytuł w ogóle, tytuł instrumentalny to był Warm Up i on też wziął na zasadzie, dobra, to mam dwa słowa, wezmę z nich, zrobię z nich tekst. A poza tym Pryk sam jest beatboxerem, więc stwierdziłem, że kurde, no jakby to już jest ze mną spłynie tak totalnie, więc w ogóle nie miałem takiego poczucia. No tak, na FC mamy 6 utworów i dwa są tylko i wyłącznie sygnowane twoim pseudonimem. Tak. Trudniej jest stworzyć utwór tylko i wyłącznie muzyczny, czy gorzej jest właśnie z kimś współpracować? W sensie gorzej, ciężej. Kurczę, jak robiłem pierwszy numer na niewypuszczony jeszcze materiał z Iwą, to byłem taki bardzo zachowawczy w tej produkcji. Teraz jakby z Agnieszką znacznie lepiej się znamy, więc ten proces jakby już przychodzi do mnie tak łatwo, tak jak robić numer po prostu stricte instrumentalny. Natomiast przy Epce nie miałem takiego poczucia, bo po prostu jakby robiłem muzykę z założeniem, to jest moja muzyka. Gość może ewentualnie się nie dograć, więc i tak ten utwór trafi do internetu i na płytę, czy ze słowami, czy też bez. Także nie miałem tutaj takiego poczucia. Natomiast teraz jak produkuję też dla innych artystów, którzy też się do mnie zadbali, że fajnie by było coś razem zrobić, to właśnie widzę taką zachowawczość w tej produkcji, że nie mogę trochę pozwolić na to, żeby sobie gdzieś tam muzycznie odlecieć, tylko muszę się trzymać też w tym, co tworzą ci artyści ostatecznie. Chociaż na przykład jeżeli chodzi o numer z Syn mojego taty, to tutaj jakby ja się go pytałem kilka razy, ale wiesz, że to będzie drum and bassowy kawałek z mojej strony. Tak, jasne. Mi to nie przeszkadza, także tutaj stwierdziłem, że okej, to zrobię to po swojemu w takim wypadku. No i to mi znaczy, że wyjdzie ten numer, także spoko. Natomiast wydaje mi się, że jest stosunkowo trudniej robić utwory pod kogoś. No teraz mnie zaciekawiło, te dwa utwory są wynikiem tego, że gość się nie dograł, czy to taki był plan od razu? I tak, i nie. Jeden numer, ale nie zdradzę, który powstał, nie ma gościa dlatego, że nie spodobał się Perksonowi, a dostał dwa instrumentale, więc wybrał sobie ten drugi po prostu. Natomiast jeżeli chodzi o drugi numer, gdzie nie ma gości, to nie miało na nim być gości. Okay. Absolutnie. Także założenie tak było ostatecznie takie, jak już goście się zgodzili, że dograją zwrotki, to było założenie, że i tak będą dwa numery bez gości. Także tylko przy tym jednym utworze z Priksonem wyszło to tak stosunkowo losowo ostatecznie. Tak, miał wybór. Tak, miał wybór. Jako jedyny miał wybór. Szczęściarz. Tak. Nie chcę tutaj rozmawiać o tekstach utworów, bo musielibyśmy zaprosić każdego gościa po kolei, ale mamy ciebie takie szybkie strzały odnośnie tych utworów. No. Dlaczego świat jest dziwnym miejscem do życia? Nawiązując do pierwszego utworu. Tak, nawiązując do pierwszego utworu. Dla mnie? Dlatego, że kurczę, jest w nim dużo mroku ostatecznie. Jesteśmy przeładowani informacjami i to jest bardzo dziwne. I na przykład jak patrzę też na korporacyjny świat, w którym jestem jedną nogą ze względu na to, że jest to moje źródło utrzymania, to ja mam wrażenie tam straszne dziwności podejmowania losowych decyzji i to wszystko zdawać po prostu w całość. Więc jak tworzyłem ten numer, to właśnie miałem takie poczucie, że kurczę, dziwny jest ten świat. Po prostu. Cytując klasykę. Tak, dokładnie. Drugie pytanko. Czy czujesz się samotnym podróżnikiem? Nie, zdecydowanie nie, ale z drugiej strony w jakiejś mierze uważam, że każdy ma taki moment, kiedy nawet jeżeli ma dookoła siebie pełno ludzi, to ma wrażenie właśnie takiej pustki i samotności. Natomiast teraz zdecydowanie nie, jestem, wydaje mi się, że na bardzo dobrej ścieżce, żeby tym samotnym podróżnikiem nie nazwać się przez bardzo długi czas. I trzecie pytanie. Czy patrząc na to, co dzieje się na zewnątrz, marzysz o lecie? Tak, bo lubię lato. To przede wszystkim. Teraz pytanie, czy dobrze przetłumaczyłem i wiesz, o które utwory pytam? The World is Watching. Tak. Kurde, to jest bardzo trudny numer. Bardzo często ludzie go też nie rozumieją. Mam wrażenie, że przez to, jak ludzie podchodzą do tego numeru, to Katia idealnie wyraziła, jakie jest ludzi podejście do wojny, bo ja bardzo często dostaję pytania właśnie o ten numer. W jednym z artykułów został chyba nawet nazwany takim bardziej pogodnym i skocznym. Mam takie,
To jest numer o wojnie. Mhm. To jest numer o wojnie, której ludzie po prostu zaczęli się przyglądać, bo przestał być hot topiciem w mediach. Więc ja marzę o lecie. I marzę w sumie o lecie we Lwowie, dlatego że Lwów bardzo lubię. Zresztą jak ostatnio miałem przyjemność grać właśnie z Krawka Koma, to właśnie Lizie powiedziałem, że jak skończy się wojna, to będę chciał po prostu przyjechać do Lwowa i zagrać tam koncert. Natomiast mam wrażenie, że im dłużej ten numer jest w sieci, jest słuchany, tym coraz bardziej zaciera się jego sens. Co jest bardzo smutne, bo ja uważam, że to jest w ogóle najważniejszy numer z całego materiału. No i tekstowo właśnie jest najtrudniejszy pod względem tego, co się dzieje. Jak twoim zdaniem powinni robić ludzie, którzy przestali pomagać, dlatego że stwierdzili, że po jakimś czasie im się to przestało opłacać, bo nie ma już tylu lajków, komentarzy, nie zarabiają na tym, że pomagają komuś i nie robią, wiesz, pod publikę tego. Przestać być transakcyjnym w chęci pomocy, bo mam wrażenie, że o to chodziło wielu osobom. Ja na przykład, jeżeli chodzi o mój profil na Bandcampie, to dużo osób nie kupiło tej płyty na Bandcampie, w sensie sztuki audiowizualne w momencie, kiedy zaczęła się wojna, ale ktoś kupił. Ale jakby dalej jest ta sama zasada. Jakby ktokolwiek kupił płytę na Bandcampie, to te pieniądze w całości przeznaczą na wsparcie Ukrainy. Tak samo zorganizowałem te dwa koncerty w Krakowie i Warszawie, właśnie też na rzecz pomocy Ukrainie. Ale nie dlatego jakby, że przez chęć jakby bycia transakcyjnym w tej pomocy, tylko dlatego, że kurde, no wydaje mi się, że trzeba po prostu pomagać ostatecznie. To nie jest daleko, jakby się tak zastanowić. Ja pochodzę z Lublina, a z Lublina do Lwowa jest, nie wiem czy teraz nie palnę jakiś głupoty, ale chyba 200 kilometrów. To nie jest dużo. I to nie chodzi o to, żeby chyba wzniesieć jakiś pożar, chęć pomocy, tylko wydaje mi się, że chęć pomocy powinna być bardzo naturalna i nie powinna wynikać z tego, że to jest modne i musimy pomagać. Ja pamiętam, że jak zaczęły się zbiórki ubrań na rzecz Ukrainy, to na przykład ludzie mieli taką tendencję do na przykład oddawania szpilek. Że na przykład kobiety oddawały szpilki, z których nie korzystały. Ja myślę, po co kobietom pomagającym na froncie szpilki na dobrą sprawę, albo ubrania, które są nieużyteczne, tak. bo na przykład, nie wiem, potrzeba swetrów, bluz, długich spodni. A ludzie oddawali na przykład ciuchy, z których po prostu nie korzystają. Żeby się pozbyć, nie? Znowu jakaś okazja. Tak, natomiast jeżeli są ubrania, z których ludzie nie korzystają, ale nie nadają się też, żeby wysłać je na przykład właśnie do Ukrainy, to należy je po prostu oddać na przykład na Polski Czerwony Krzyż. To też będzie totalnie okej. Nie chodzi też o to, żeby koniecznie pomagać ludziom z Ukrainy. Jeżeli ktoś tego nie czuje, to okej, ale warto jednak pomagać po prostu ludziom, tak mi się wydaje. Natomiast w kontekście Ukrainy to jest to smutne, że świat zaczął się po prostu przyglądać i tyle. Nie chodzi o to, żeby, nie wiem, próbować obalić reżim Putina w Rosji, tylko chodzi tylko i wyłącznie o to, żeby, kurde, no, nawet share czegoś na stories naszych znajomych z Ukrainy jest, wydaje mi się, jest już chęcią pomocy, bez to budowanie tego awarenessu, że wojna dalej trwa, że się nie skończyła, że ludzie tam dalej walczą. Jeżeli jest możliwość, żeby przesłać jakiś donate na rzecz organizacji, która wspiera żołnierzy tam, czy ludzi po prostu mieszkających w okolicach frontu, to też jest okej. Nie chodzi też o to, żeby przelewać dziesiątki tysięcy złotych, wysłanie na 20 złotych. No to już jest coś. Tak. Małymi kroczkami. Tak, dokładnie. Jakby chodzi o to, żeby kurde, no, jak ktoś odmówi sobie, nie wiem, paczki papierosów, czy nie wiem, wyjście na miasto, a przyjeje te pieniądze, to też nic nie stanie absolutnie. A może pomóc. A może pomóc, to prawda. Bardzo mnie interesuje to koncepcja powstania utworu Odliczam, który jest moim numerem jeden, który uwielbiam. Na mojej playliście ostatnio gram stop. Jak powstała koncepcja do teledysku i czy były jakieś zabawne historie związane z tym? Za klip opowiada Lulu Zubczyńska. A zresztą w sumie za wszystkie obrazki do tej pory odpowiada Lulu przez ostatnie dwie płyty, za co jestem jej bardzo wdzięczny, bo jest mega, mega kreatywną osobą. Natomiast ja trochę wychodzę z założenia, że nie do końca jestem w stanie zbudować sobie taki obraz klipu w głowie, więc ja po prostu mówię, Lulu, to jest utwór i daj znać, co o tym myślisz. I ona mi właśnie napisała, że kurde, jeżeli to jest numer właśnie o tym uciekaniu przed śmiercią, o ten ciężki klimat utworu, to znajdźmy industrialną miejscówkę, więc znalazła industrialną miejscówkę bodajże na Mokotowie i jak pokazała mi zdjęcia, jak to tam wygląda, to stwierdziliśmy że razem z Wero, że to miejsce super się nadaje, właśnie, że oddaje w 100% klimat utworu.
nie było tam jakiegoś większego story w tym kawałku, raczej chcieliśmy po prostu pokazać, że chcemy uciekać właśnie od tej śmierci, dlatego że ostatecznie ten utwór bardzo często jest mylony, że jest o śmierci. Mówię, nie, ten utwór jest o tym, żeby od tej śmierci właśnie uciekać, jakby każdy z nas walczy ze swoimi demonami. Ja też mam znajomych, którzy niestety z powodu na przykład depresji już opuścili nasz świat, także ten utwór ma też dla mnie bardzo personalny wydźwięk. Natomiast jeżeli chodzi o zabawne historie z klipu, niestety jest niezabawna historia z klipu, dlatego że miejsce, w którym kręciliśmy, to było miejsce też, gdzie znajdowała się sala prób. I muzycy, którzy wyszli z tej sali prób, byłem tam ja, była tam Vero, Lulu i dziewczyna Lulu, czyli Agnieszka i ja nie zapomnę, że ci goście z tej sali prób zaczęli rzucać takie naprawdę chamskie, wiejskie komentarze w ich stronę. Ja miałem takie, kurde, jakby czemu to robicie? Jakby fajnie, że gracie muzykę rapową, a grali nieźle, ale też do mnie wtedy trafiło, jakie ogromne znaczenie ma to, jak muzyk zachowuje się, kiedy nie gra muzyki. I jakby ich muzyka obrzydła w moich oczach, jakby w momencie, kiedy zaczęli rzucać jakimiś takimi bardzo, no kurde, wulgarnymi żartami po prostu, które były zbędne w tamtej sytuacji. W ogóle byłyby zbędne. No ale też nie warto wrzucać wszystkich do jednego worka, to po pierwsze, a po drugie, wstydźcie się. Dokładnie. Znajdziemy was. Dokładnie. Ja wiem, gdzie macie próby. O, właśnie, no, to jest dobry pretekst. Przechodząc już do ostatniego utworu, o którym chciałem porozmawiać, czy spontan rzeczywiście był spontanem? Czy to był freestyle taki... O kurczę. Od A do Z, czy jednak był tekst napisany wcześniej? Myślę, że tekst był napisany wcześniej. Musiałbym się spytać Pryksona. Ale myślę, że tak, dlatego że on ten numer wykonuje na żywo, tylko pod inny instrumental, bo obiecaliśmy sobie, że zagramy ten numer na żywo, także Prykson, ja na ciebie patrzę. No. Natomiast jeżeli chodzi o sam utwór, ja myślę, że utwór mógł być napisany w cudzysłowie na kolanie, ale jakby w tym dobrym znaczeniu, bo w momencie, kiedy wysłałem instrumental do Pryka, to on bardzo szybko do mnie wrócił jakby już z nagranym całym utworem. Także wydaje mi się, że bardzo mi po prostu szedła muzyka, przez co bardzo sprawnie ten tekst powstał. Także myślę, że ten element spontaniczności został tam zachowany jak najbardziej. I ma bardzo dobrą dykcję, bo często jest tak, że jak śpiewasz szybko i dużo słów wymawiasz naraz, to słuchacz nie jest w stanie wyłapać, o czym to jest. Tak, dokładnie. Wszystko słychać idealnie. Dokładnie, ale to też dlatego, że Pryk jako... Nie, mam wrażenie, że niewiele osób go kojarzy z rapem, w tym sensie, że może inaczej, że od niedawna go kojarzył z rapem, dlatego że on był długi czas kojarzony jako beatboxer, zresztą kapitalny beatboxer. Natomiast ja pierwszą styczność z nim miałem dokładnie 10 lat temu na imprezie, chyba jeszcze wtedy istniał Fonobar i chyba ta impreza była w Fonobarze i on grał drum and bassy ze swoją ekipą Colocos Crew i jakby przez to, że jest bardzo doświadczonym raperem, który właśnie nawija na tych drum and bassowych numerach, to ma przekapitalną dykcję. No i też jest bardzo fajnym gościem. Aczkolwiek muszę się z nim spotkać i zrobić sobie z nim zdjęcie, dlatego że ja jestem stosunkowo niewielki, a to jest ogromny chłop, więc jakby ja chcę po prostu spotkać się z nim w końcu i może nawet nagrać klip do tego numeru, a dwa, że zrobić sobie z nim zdjęcie. My też kawał czasu się nie widzieliśmy i wydaje mi się, że to zdjęcie by wyglądało dosyć komicznie. No, pewnie tak. Tak. Różne postacie złe, jak mi się teraz przypominają. Tak, dokładnie, to jest na tej zasadzie. 22 rok to na pewno możesz nazwać go rokiem debiutu, bo wydałeś dwie epki, ale w świecie muzycznym mówi się, że trzeba nagrać album, żeby nazwać się debiutantem dopiero. Że epka to jest dopiero taka zapowiedź. Na przykład niedawno Monika Brodka wydała płytę z producentem 8-8 i tam jest chyba 6 albo 7 numerów. Generalnie płyta trwa dokładnie 18 minut. Tak. To jest mini album, to jest album kompletny. Ja jakby nie wiem, z czego jeszcze bierze to ciśnienie na to, żeby produkować long play. W sensie to jest okej. Okay. Ja nie chciałem robić long play, dlatego że po pierwsze nie czułem tego i w momencie, kiedy miałem 6 gotowych utworów na pierwszy materiał i na ten, to miałem takie poczucie, że to jest materiał kompletny. Co jakby to jest pierwsza rzecz, a mam wrażenie często, że artyści nagrywają long play tylko po to, żeby nagrać long play i tyle. Żeby faktycznie być nazwanym tym debiutantem, tak. Bo wydali płytę długo grającą, a wydaje mi się, że nie tędy droga. No i te albumy, które mają tam powiedzmy 12, 16 x utworów,
one są bardzo często nieprzemyślane i w połowie zaczynają być po prostu nużące. Mhm. Ciężko jest po prostu je dosłuchać do końca i raczej męczą. Też teraz właśnie tendencja 12-16 utworów kiedyś była. Teraz zauważyłem, że album już tak od 9 jest. Tak. 9-10 to jest max, które są na albumie. Nie mam wrażenia, że te albumy i tak ostatecznie są o te 3-4 numery po prostu za długie, że te 5 utworów to było po prostu idealnie, żeby to zamknąć. Lepiej jest czuć niedosyt niż przesyt. O, tak. Może tak powiem. Natomiast ja też mam wrażenie, że ten rok cały trwał jak 2 lata. I ja ostatnio, jak gadałem na przykład z Wroną, która w zeszłym roku wydała płytę Sena Smaku Lukrecji, to ona ma wrażenie, że ta płyta wyszła w tym roku, bo tyle się działo dookoła jej płyty w tym roku. Natomiast do mnie niedawno trafiło, że w ciągu roku wydałem 2 mini albumy. Takie normalnie artyści to robią w 2 lata, a nie w rok, coś takiego. To jest po pierwsze. A po drugie, jeżeli chodzi o te płyty, to kurde, ja jestem z nich dumny. To jest najważniejsze. Tak. Gdybyśmy mieli usunąć wszystkie sceny, na których byłeś, ale na konkursach, i zostawili sceny, na których występowałeś, czy to gościnnie, czy z różnych innych okazji, czy z własnym materiałem, to jakbyś ocenił tą scenę na przestrzeni tych wszystkich lat? Ona idzie ku dobremu, czy wręcz przeciwnie? Kurczę, ciężko jest mieć scenę muzyczną w Polsce. W elektronice na pewno jest bardzo dużo jeszcze do zrobienia, mam wrażenie. Bo... Ale jako osoba, która nie ma, nie wiem, właśnie iluś tam płyt na koncie, nie jest puszczana w rozgłośniach radiowych, takich typowych. Jak scena traktuje takich artystów? Kurczę, ciężko. Jest ciężko wydawać muzykę, bo powód numer jeden jest taki, drodzy muzycy, to jest do was. Muzycy bardzo często traktują siebie nawzajem jak konkurencję. Co jest niedobre, bo scena jest duża, tylko ostatecznie. Żyjemy w 40-milionowym państwie, które zajmuje stosunkowo duży obszar na mapie centralnej Europy. Część artystów w ogóle tworzy w języku angielskim, więc jakby oni trochę są bardziej, powiedzmy, towarem eksportowym, brzydko mówiąc. Natomiast mam wrażenie, że często jak się rozmawia z innymi muzykami i starasz się na przykład zasięgnąć pomocy, to nie ma jakby takiego jakby szukania wspólnej nici porozumienia, tylko jest jakby doszukiwanie się konkurencji na siłę. A to nie o to chodzi, bo na przykład jeżeli chodzi o duet Niebo, czyli Adrian Kieroński i Agnieszka Ozon, to jeżeli ja mogę im pomóc, na przykład ktoś do mnie się odezwie na zasadzie hej, bo ja szukam kogoś, kto może zagrać u mnie na evencie, a szukam kogoś, kto gra kolokwialnie mówiąc ładne piosenki, tak jakby mam od razu z tyłu głowy listę artystów i ja po prostu do nich piszę, że hej, tu macie kontakt, rozmawiajcie z tą osobą i dogadajcie sobie szczegóły, bo to może być fajne rzeczy dla was. A znam też grę artystów, którzy po prostu powiedzieli, a nie wiem, i tyle. I by wzięli to trochę dla siebie na zasadzie, brzydko mówiąc, psa ogrodnika, a to nie o to chodzi. Więc mam wrażenie, że scena jako scena jest spoko, ale jest jeszcze dużo do zmienienia w tej polskiej muzycznej mentalności, bo musi się pojawić trochę więcej zaufania, myślę. Tak. I też tworzą się grupki, które rzadko kogo chcą wpuścić do tej grupy, wiesz, takiej wzajemnej adoracji. Tak, nie będę mówił. Ja też nie będę mówił. Nie mogę mówić, ale bardzo często bardzo często tego doświadczam. I ja, żeby też była jasność, ja nie mam problemu z tym, że ktoś nie lubi mojej muzyki. Komuś może się nie podobać, to jest totalnie fair. Też jest dużo artystów, których ktoś mi podrzuca i ich twórczość do mnie nie trafia. To jest spoko, to jest okej, ale ja widzę bardzo często, jak to jest na przykład na niektórych festiwalach, jak widzę, kto jest bookowany i potem dowiaduję się, jak do tego bookingu doszło. Wiem na przykład, ilu artystów wiem, ilu artystów jest granych w rozgłośniach radiowych, na przykład dlatego, że mają znajomości i mam do tego taki, kurde, ambiwalentny stosunek. W sensie, z jednej strony rozumiem wykorzystanie znajomości, pewnie zrobiłbym nawet to samo ostatecznie, a z drugiej strony mam wrażenie, że talent i ciężka praca to nie do końca jest wszystko i... Produkt się liczy. Tak, liczy się produkt i jakby to, ile masz znajomości. I kurde, czy tak powinno faktycznie być? Jakby może nie powinienem tego oceniać. Może za, nie wiem, na przykład jak spotkamy się za rok na tej kanapie, to powiem coś całkowicie odwrotnego.
Natomiast rozliczę cię. Dobrze, bardzo dobrze. Natomiast na ten moment mam wrażenie, że to nie powinno tak być, że jak mamy artystę, który robi dobrą muzykę, i niekoniecznie mówię o sobie, bo mam naprawdę gro przyjaciół, którzy tworzą świetne rzeczy, ale przez braki w znajomościach mają problem, żeby na przykład pojawić się na wywiadach, w rozgłośniach radiowych i kurczę, to jest smutne. Ja znam też na przykład artystów, którzy robią świetne rzeczy, bardzo oryginalne, mają na przykład po 90 odsłuchów na Spotify. I to wynika w dużej mierze z tego, że nie każdy artysta musi umieć robić tak zwany networking, a zrobiło się tak, że trzeba umieć robić ten networking, a rozumiem, że to jest bardzo trudne dla muzyków i to jest trudne. Niektórzy nie chcą się otworzyć po prostu, też mam takie wrażenie. Może nie chcą, albo może nawet nie potrafią. Wydaje mi się, że niektórzy nie potrafią. Mhm. Wydaje mi się, że niektórzy tworzą dlatego, żeby właśnie się tam otworzyć, niekoniecznie żeby wiesz, iść na przykład na jakieś imprezy filmowe, na jakieś imprezy networkingowe z branży muzycznej. Ja to kumam, to jest trudne. Ja też na przykład, taka rzecz z mojego korpo świata z kolei, tam też trzeba networkować. I nie dziwię się, że na przykład niektórzy w korpo świecie nie lubią tego robić, bo to jest stosunkowo trudne podejść na przykład do kogoś obcego na evencie branżowym i się przedstawić, powiedzieć, hej, to ja robię to. To jest bardzo trudne. To już tak na koniec. Mówiliśmy wcześniej o wywiadach, to teraz powiem ci, co jeszcze wyczytałem w tych wywiadach. To, że w jednym, dwa razy powtórzyłeś, że będzie sporo nowości w 2023 roku, to oznacza, że to musi być na pewno prawda. Tak. I teraz musisz mi zdradzić, co będzie w tym 2023. Dobra, po kolei. To z nowości w 2023 roku, co można było już usłyszeć, to numer ze Zbyszkiem Adamkiem. To po pierwsze. Co jest ciekawe, tam nie ma beatboxu. Pomogłem Zbyszkowi w wyprodukowaniu perkusji do jego utworu, także super. To po pierwsze. Po drugie, za momencik, bo na koniec stycznia pojawi się numer z Iwą jako Sonder. I tutaj będzie najwięcej nowości, dlatego że mamy już gotowe na ten moment dwa single są po miksie i masterze, a trzeci w trakcie. Szybko działa. Tak, to prawda, bo my zapierdalamy. Mamy bardzo szybkie tempo, to jest fakt. A dodatkowo jest jeszcze numer z Werą. No jest syn mojego taty, także to wszystko jakby jest w planach na 2023 rok. A to wszystko pierwszy kwartał, czy to na razie póki co cały rok? Wiesz co, jeżeli chodzi o numer ze Zbyszkiem, z Werą może się uda w pierwszym kwartale. Syn mojego taty jakby ostatnio gadaliśmy, powiedział, że tak, że jakby w pierwszym kwartale jak najbardziej to się ukaże. Natomiast z Iwą mamy trochę taki istotny plan, żeby wypuszczać single idealnie by było co miesiąc. Raczej nie będzie ich 12, to by było super, ale to jest też trudne do dowiedzenia po prostu. Ale zakładamy sobie właśnie tę częstotliwość wydawania singla co miesiąc. Deadline. Tak, deadline, dokładnie. Ale wydaje mi się, że trzeba mieć te deadline w robieniu muzyki, bo potem jakby wszystko robić takie rozdaczone, potem słyszymy, wiesz, o albumach, które powstawały 10 lat. No takie tak. Super, fajne. Niech za tym jeszcze idzie jakość. Dokładnie. Ja Ci życzę, żeby wszystko Ci się spełniło w tym nowym roku. Mam nadzieję, że jeszcze nieraz się spotkamy. Za rok, żebyś mnie rozliczył. Dobrze, tak. Na kolejnym wywiadzie będę Cię rozliczał z tego, co dzisiaj powiedziałeś. Dobrze, tak. Bardzo dobrze. Ale to jest ekstra. Dobrze. Super. Dzięki wielkie i do zobaczenia. Dzięki wielkie, do zobaczenia. Czyli co, mamy to? Tak.